Halo, witajcie, to Murfek, witam was w kolejnym ajzaczku. Wracamy do gry, drugie podejście. Kim dzisiaj gramy? Magdalenki nie mam niestety odblokowanej. Żeby ją odblokować, muszę mieć 7 serduszek. To będzie, powiem wam, naprawdę dosyć trudne, bo ja nawet jak teraz grałem na tym pełnym save'ie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem 7 serduszek na jakiejkolwiek postaci, licząc oczywiście czerwone serduszka tylko. Więc dobra, zaczniemy sobie dzisiaj Kane'em. Kane niestety nie zaczyna z paperclipem, więc nie mamy tutaj darmowego otwierania skrzynek złotych. I jedną rzecz chciałem zmienić, tutaj też tak jak wy mówiliście, zwiększymy sobie delikatnie szansę na dostanie potworów eternalowych, zwiększmy ją na standardową opcję, czyli 15%. I tak samo zwiększymy sobie szansę na eternalowych bossów, żeby było po prostu trudniej i ciekawiej, na no, również 15%. Wydaje mi się, że te 33% standardowe to mimo wszystko trochę dużo. Zobaczę, czy no mówię, będzie miało łatwo, czy... taki począteczek, to ja rozumiem, to ja rozumiem. No to chyba Madzi dziś nie odblokujemy, bo czerwone serduszko zaraz tracę. Czy ja to chcę brać w ogóle na razie? Powiem wam, że tak, chcę brać, bo jeszcze mi się trafi jakiś eternalowy przeciwnik na samym początku gry i będę żałował, że tego itemu nie wezmę i będzie problem. Co dziś tobą odblokujemy, kochany Kane'ie? No, tutaj te pierwsze podejścia... Wiggleworm, super, ty zapik. Pierwsze podejście, więc raczej nic specjalnego tutaj tak mi się nie uda odblokować. Będziemy pewnie szli sobie standardowo na walkę z bossem, walkę z matką, potem walkę z nawet jeszcze nie Eat Leaves, tylko... o Jezus, jaki ty jesteś szybki i silny. O Jezu, ale to jest tragedia. Masakra, to będzie straszna seria z tym Eternal Edition, powiem wam. Naprawdę się będę musiał postarać. No, żeby przejść dalej, to ja rzeczywiście będę musiał po prostu dostać do albo Devil, albo Angel Room. Jeżeli dobrze kojarzę, któryś z was mi napisał, że aby otrzymać możliwość przechodzenia zawsze na Katedrę i Sheol, musimy pokonać Isaaca i Szatana 5 razy. No to 5 razy nam się po prostu musi trafić losowo to przejście. Ja w ogóle powiem wam, jestem teraz po paru piwkach z widzami, więc co raweczka będę głupoty gadał, ale mam taki dobry humorek jakiś dzisiaj do nagrywania, że ja nie wiem, po prostu tak mi to granie z widzami poprawiało dzisiaj humor, bo jakiś taki zmarnowany, cały dzień byłem zmęczony. Graliśmy sobie w CS-a i graliśmy sobie w CS-a na początku tak standardowo, że się tylko denerwowałem, bo graliśmy matchmakingi, wiadomo, rankedy, dobierało rangi, co w ogóle jest z kosmosu, nie nasze, my przecież wszyscy goldy, dobrało samych szeryfów i orzełki przeciwników. Co tu ciekawego, no kurde, PhD bym kupił, ale bomb mi brakuje na tym piętrze, strasznie mi bomb brakuje, jakiś matchbook by się przydał z walki z bossem. No więc na początku się tylko denerwowaliśmy, jak graliśmy te matchmakingi. No a potem stwierdzimy, że się zgarnęło już 10 osób. To może pójdziemy... Czy ja wysadzę Roka? Powiem wam, żebym poszedł do Secret Roomu. Czy jestem w stanie pójść tutaj i do Secret Roomu i jeszcze otworzyć przejście do kolejnej bomby? Jestem! No i to jest chyba najlepsza opcja. Otwórzmy sobie tutaj przejście do bomby, pójdziemy jeszcze do Super Secret Roomu, zobaczymy, czy coś tam będzie ciekawego i lecimy na walkę z bossem. Ja Roka tutaj dzisiaj nie wysadzam, bo i tak mam 9 żyć, więc tu jakoś specjalnie mnie nie interesują te Soul Hearty. I tu chyba jeszcze nawet będę w stanie dostać przejście do piąteczki. Tak jest, no i elegancko. Wracając, zaczęliśmy potem grać właśnie 5-5 na po prostu prywatnym serwerze. Zaczęliśmy sobie grać jakieś takie stare mapki śmieszne typu The Westwood, The Rats i tak dalej i rzeczywiście wpadłem na pomysł, żeby założyć sobie dedykowany serwer CSGO dla wspieraków. Jakieś tam to damy pluginy na spadochrony, ja dogram jakieś tam pliki dźwiękowe z tym wszystkim Monster Kill i tak dalej. I nie wiem, sam ten pomysł mnie tak po prostu rozbawił, że mówię, nie no, za dobry humor mam po prostu, trzeba usiąść, nagrać ajzaczka. No bo zazwyczaj staram się mimo wszystko po paru piwkach nawet już nie nagrywać, żeby nie było, że tam jakieś głupoty będę gadał. Mimo że no mówię, no nie, nie, bez przesady, nie jestem jakimś chlejusem, ale tak z reguły po prostu mam taką zasadę, że jak do auta, piłeś, nie jedź, to tak samo mam z nagrywaniem. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajne itemy się trafiają, tier delay tutaj nam się trafił, super, super przedmioty, lecimy sobie na kolejne piętro. No a potem jeszcze sobie wszedłem na YouTube'a, zacząłem oglądać filmik u Mr. Beast'a, ale na tym jego kanale filantropijnym, gdzie tam rozdaje różne rzeczy, kurde, naprawdę. Powiem wam, że Mr. Beast to jest taki koks tych wszystkich takich topowych youtuberów. Mr. Beast i PewDiePie to są dla mnie naprawdę jedni z moich ulubionych youtuberów, jakich w ogóle znam. Naprawdę, super, super przyziemni chłopacy, a
to co robią, mega mi się podoba i dobrzy ludzie po prostu, nie? Tak jak oglądasz kogoś, to jesteś w stanie stwierdzić, to jest dobry człowiek po prostu. Dobra, lecimy sobie dalej. Temperance to ja raczej tutaj używać nie będę. Strasznie dużo tutaj miałbym możliwości wchodzenia do secret roomów, ale no niestety nie mam w ogóle bomb żadnych. No jest gigantyczny problem, powiem wam, z bombami. Ja to chciałbym tutaj dostać jakiegoś, nie wiem, matchbooka chyba z walki z bossem i to by było najlepsze. Do walki z bossem na razie jeszcze nie idziemy. Do sklepu powiem wam, żebym poszedł, bo jakby był z Olharcik, to już bym kupił, bo mimo wszystko szansę na Devil Room chciałbym mieć. I na Devil Room sobie dzisiaj pójdziemy. Chciałbym pójść na Angel Room, szczerze mówiąc, w dzisiejszym podejściu, ale jak mamy 9 żyć, to na Devil Roomy wydaje mi się, że jak znalazł, zawsze możemy minimum ten jeden item wziąć. 9 żyć mamy, więc wiele, wiele razy te itemy będę mógł brać. No i jak na razie mam mega farta, bo się w ogóle... przepraszam, się w ogóle Eternalowi przeciwnicy nie trafiają. Ale to dobrze, to nic, nie, nic ciekawego. Bagland sobie tylko podnoszę. Nie wiem, czy to się liczy do statystyk, chyba nie, chyba podnoszenie. Ale kocham tą piosenkę, po prostu jest cudowna. Chyba podnoszenie trinketów się nie liczy do statystyk i nie muszę podnieść wszystkich trinketów, aby odblokować wszystkie rzeczy. Co tutaj mamy? D20 na całe piętro. To jest nawet ciekawe. Kurde, tyle kluczy miałem, nagle teraz kluczy nie mam. Abym zrolował, powiem wam, te złote skrzynki po ich otwarciu, bo pewnie dostalibyśmy z nich całkiem sporo znajdziek. Dobra, to ja może zrobię tak, że po prostu pójdę na walkę z bossem. No nie, no to D20 to jest bez sensu. To z walki... O Jezu, co to jest? O Jezus, jak ty się rozpadasz, nieciekawie. Tu z walki z bossem jakiś pageant boy jakby teraz wyleciał, to powiem wam, nie byłaby głupia rzecz, bo... No mógłbym wszystkie te coiny zamienić sobie po prostu na coś zdecydowanie ciekawszego. Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, jakbym sobie dał radę z tym bossem, gdyby to była wersja Eternalowa. No przecież ja bym padł, przecież to nie jest niemożliwe, żebym sobie dał radę tutaj z tym bossem. Żadnej szansy, żadnych. Czy biorę Blood Oath? Wziąłbym, bo jeszcze nigdy tego przedmiotu nie miałem. Co prawda on nas będzie zbijał do półczerwonego serduszka, gdy będziemy przechodzili na kolejne piętro, ale... no wszystkie itemy w grze w końcu podnieść muszę, więc... trzeba go sobie zgarnąć. Fajnie, że się trafił w ogóle Devil Room, bo małą szansę mieliśmy. Bomb w końcu mam, więc tak. Tu bym odpalił sobie skrzynkę. O nie, no obie znajdźki to ja muszę wziąć akurat. Przeszedłbym do Super Secret Roomu, do zwykłego Secret Roomu, no i odpaliłbym tą. Kurde, no was to wysadzić by wypadało. Oddałbym tutaj zdrówko. Coiny bym zamienił na inne losowe jakieś znajdźki. Idziemy do zwykłego secret roomu. Bombę jeszcze jedną mam. Jeżeli tutaj coiny w tym pokoju by się zamieniły na coś... Nie, no i tak bez sensu. Najwyżej tego jednego coina będę w stanie zgarnąć po zamianie na coś, mam nadzieję, że lepszego. Przyciski odpalamy i lecimy sobie dalej. Przeciwnik Eternalowy znowu się trafił. Kolejne bomby, to biorę akurat. Tych bomb to powiem wam, że nie chciałbym raczej zmieniać. Idziemy otworzyć jedną złotą skrzynkę. Zmieniamy te wszystkie znajdźki i zobaczymy, co tam się nam trafi. O Jezu, jego już miałem, więc szczerze od razu go sobie mogę zmienić. Serio, złota skrzynka się zmieniła na złotą skrzynkę? Jaki jest kupa tutaj straszna, no co to ma być? Tam bombę widzę dostałem, tutaj coinika zamiast trinketa, spoko. Tu coin na coina, więc też bez sensu. Tu nic nie było. No to lecimy sobie do Super Secret Roomu, tam jest jakaś piguła. Piguły w tym momencie mamy tylko dobre, bo w końcu gramy Kane'em. Bombka tam jest jeszcze do zgarnięcia. No i lecimy na kolejne piętro. No ten Blood Oath nawet w tym momencie nie zadziała, bo nie ma jak. Co to za piguła? iPhone Pills, nic ciekawego. O, myślałem też nad zrobieniem moda. Że nie wiem, jak trudno się robi mody do Isaaca. Czy to jest trudne do zrobienia, czy nie? Ale chciałbym zrobić moda, którego nawet nie używałbym na serii, bo on byłby denerwujący do oglądania. Ale właśnie na przykład chciałbym poświęcić chwilę, nagrać wszystkie kwestie piguł i na przykład, że wiecie, jak podnoszę Tirzapa, to ja tam mówię: o Jezu, Tirzap, to coś w tym stylu, takie jakieś krótkie teksty ode mnie i to zrobić w moda, żeby rzeczywiście widzowie jakby chcieli, mogliby sobie takiego moda ściągnąć i mogliby z tego moda korzystać. Strasznie lubię w ogóle mody. Boże, Kerestai, nie przepadam za tym itemem. Ale powiem wam, żebym go wziął, no bo jeszcze go nie podnosiłem na tym save'ie. Kluczyk tylko potrzebuję mu. O Jezus, to jest dopiero gruby nietoperz z maka. Jak tu
co ty robisz w ogóle najlepszego? Dobrze, że ja dostałem całkiem niezłe statystyki. Ej, naprawdę, to jest tak. Nie jestem w stanie dobrze stwierdzić mocy tych przeciwników eternalowych, bo mam tak dobre podejścia, że to jest naprawdę nienormalne. Mam tak dobre tirsy, tak dobre obrażenia w tym momencie, że no jakoś sobie z tymi przeciwnikami rzeczywiście daję radę. Ale wyobraźcie sobie podejście, gdzie rzeczywiście nie miałbym takich dobrych itemków, nie miałbym tak dużo damage upów. No nie wiem, jak to by wyglądało. O Jezu, teraz weź traf tymi pociskami z Wiggle Worma tych przeciwników. Trochę to wygląda jak... jest taki item w tym... w... Helisa? Helisa się to chyba nazywa. W Enter the Gungeon, która właśnie tak strzela jak teraz te nasze pociski. No, identyko praktycznie. Dobra, na razie sobie naprawdę dobrze, powiem wam, radzimy. Pierwsze podejścia to w ogóle powinno być chyba prostsze niż późniejsze, bo... Odpalę te skrzynki. Liczę na jakiś itemik. Pierwsze podejścia będą prostsze niż te kolejne, ponieważ tutaj mamy po prostu zdecydowanie mniejszą ilość przedmiotów odblokowaną. I te pierwsze przedmioty na samym początku są naprawdę dobre, bo to są głównie jakieś stat-upy, które są od razu na samym początku w grze. Typu itemy właśnie z walki z bossem. Same tears-upy nam zostają praktycznie dużo damage-upów takich podstawowych. No mówię, jest naprawdę mega, mega łatwo podczas tych pierwszych podejść. Niesamowicie się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało później, gdy tych przedmiotów będę miał mnóstwo odblokowane. Z czego no niestety mnóstwo takich przedmiotów niezaciekawych. Ten jak strzela, jakby jakąś hemolakrię miał po prostu na sobie. Co to jest w ogóle hemolakria po prostu? Nie mam zielonego pojęcia. To jest ta choroba, że krew nie krzepnie? Coś w tym stylu? Mulligan, Boże, jak ja dawno tego przedmiotu nie widziałem. No powiem wam, że w ogóle w tej serii od zera to tutaj będzie odkrywanie przedmiotów na nowo, bo naprawdę, kiedy ja ostatni raz Mulligana widziałem w zwykłym podejściu tak, żeby się trafił w treasure roomie, no to nie pamiętam. Starter deck to jest akurat bardzo dobry item, ale powiem wam, że wolałbym chyba płacić do maszyny. Store upgrade, proszę bardzo. Pierwszy level, sklep odblokowany, bo te sklepy no to tragiczne są, nie oszukujmy się, one są naprawdę okropne, tutaj nic w tych sklepach jak na razie nie ma. Level sklepu trzeba ulepszyć, aby tutaj w ogóle więcej przedmiotów tam się trafiało. Więc może na tym się najpierw skupię, a potem dopiero będę zgarniał itemy. Poza tym w ogóle pula przedmiotów w sklepie to nie jest jakaś specjalnie duża, to po pierwsze. A po drugie tu się w miarę często trafia maszyna do zmiany przedmiotów, więc jest luz. Piguły bierzemy wszystkie, no to z piguły same dobre mam, oprócz One Maxi Larger. Heads up, super. Heads up kolejny, super. I ty, Jezu, jaki dobry secret room, co tu się odwala w ogóle? Co się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze, a mam, kochani widzowie, w 14 minucie nagrania, przypominam, że jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i dziękuję wam za wsparcie. Dobra, kolejna bombka, elegancko. Do kresu mu chyba nie idę. No to mogę rozwalić, ale i tak tutaj... Jejciu, ile tu jest znajdziek. No nic, walka z bossem. Pip nie powinien być jakiś straszny. No ja mam takie tirsy teraz, że to jest masakra. Poza tym, jeżeli się nie mylę, Cursed Eye jeszcze nam zwiększa tirsy. W ogóle tirsy mam teraz zarąbiste, 4,20. Boksik, lecimy. Karta Death, szczerze to chyba wolałbym Temperance, które użyłbym sobie już w tym momencie, bo i tak to wszystkie czerwone serduszka stracę później. O nie, no tego Soulhearta to akurat tracić tu nie chciałem. Tear Zapik. No dobra, wezmę. Trinkecik podniosę, czerwone serduszko oddam, kartę Death biorę ze sobą i lecimy dalej. Kolejny sklepik, jaki się trafi, znowu będę oddawał pieniądze do maszyny, albo może sobie coś dobrego kupię. Lecimy na kolejne piętro. Ja może na boss rush bym zdążył. Bo właśnie, zapomniałem w ogóle, że ja boss rusha nie mam blokowanego. Wafer! Albo It Hurts, Boże, oba itemy są super. Który item lepszy? No wezmę Wafera, bo jest rzadszy po prostu i trudniej mi go będzie później odblokować, jeżeli bym chciał. Okej. Czy on wypuszczał pociski, gdy ja w niego uderzałem, jak miał blokadę? Jeżeli tak, to jest makabra. Powiem wam, że od razu pójdę na walkę z bossem. Ja bym z chęcią poszedł na o Jezu, boss rush z Cursed Eye, to jest... Śmiech na sali po prostu. Kto wpadł na ten pomysł, jest nienormalny. Soulhearcik kolejny, ekstra. Boże, ale tych Soulheartów tutaj leci. Dobra, walka z bossem na szybciocha. Mega fat i nie powinien być jakimś wielkim problemem.
Z grubaskiem sobie dajemy radę. O, grubasem to nazwałem mojego pierwszego wiernego w Cult of the Lamp. Jak nie widzieliście, to wczoraj wyszedł. O, katakumbsy odblokowaliśmy, super. HP up, tears up, również super. I lecimy na kolejne piętro. Boże, jakie mam tirsy, co to są za statystyki po prostu. Nienormalne. Dobra, kolejne pięterko, od razu treasure room, to mi się podoba. Zwiększone statystyki, piggy bank, już go miałem. Będziemy mieli dodatkowe teraz coiny za otrzymywanie obrażeń. Ojejsiu, jejsiu. Czym on się różnił? Nie wiem. Każdy wystrzeliwał potrójny pocisk? Być może. No, największą różnicą podstawową jest to, że ci przeciwnicy Eternalowi mają po prostu mnóstwo zdrowia i już to samo w sobie przyjemne nie jest. Dobra, grubas Eternalowy. Ojejciu, ojejciu. Jest gituwa, karta Devil. Szczerze wziąłbym ze sobą kartę Devil, bo karta Devil to by mi się przydała właśnie na boss rush. Żebym miał na całej walce zwiększone obrażenia. Pigła to jest tears up kolejny, boże, ale to jest jakaś masakra. No, ale tearsy 6 to już tak większych mieć nie będę. Co to jest za piętro? Depcy 1. A co to jest za piguła? O, nie znam jej, dobra, użyjmy jej, może to będzie jakiś, nie wiem, bad gas, okej. O, tutaj czasu straciłem w tym pokoju. Dobra, bierzemy kartę Devil. Super, jest tu już nam sklep, nasz sklepik. Jak ktoś przyspieszy mi boss rush, to ja wychodzę. Broken stopo, trzeba wziąć. No i walka z tym bosikiem. Ojejciu, szybko się trafił. Ty to trudny jesteś. Jakie ja mam obrażenia, przecież to jest niepoważne. No ale powiem wam, że trochę mi się nie podoba, że mamy to cursed eye, głupie. Bo jak tu się trafi rzeczywiście jakiś, jakaś silna fala na boss rushu, no to jest decha grobowa. Halo, halo, sulfur na boss rush, to jest dobra rzecz. Braciszek Robercik biorę, część przemian w conjoint. False PhD też wezmę, bo już mam te tiersy maksymalne, mogę teraz sobie range zmniejszać. To był tears down, już dobra, już trudno, i tak bym go nie używał. Range downy w tym momencie mógłbym brać. I te range downy rzeczywiście... Aha, nie wiedziałem, że tak to działa, ale spoko. I czy teraz działa Cursed Eye? Nie wiem. Nie zdziwiłbym się, jakby nie działał. Dobra, luźno, luźno. Powolutku. I tutaj chyba tylko dwie fale, więc git. Do Secret Roomu sobie pójdziemy. I czasowo jest git. Lockdown. Mam losowe efekty, Maligan chyba nie jest losowy. Więc powiem wam, że wezmę lockdowna, bo w zamian za to dostanę damage upa, więc spoko. Mi się wydaje, że worth it. Na takich pociskach jakie mamy, no to jak najbardziej worth it. Mniejszy lag to oczywiście gorsze znajdźki po wyczyszczeniu pokoju, ale tym jakoś specjalnie się nie przejmuję. O Jezus, boss rush tutaj jaki będzie trudny, jak tu są przeciwnicy Eternalowi. O. Teraz dopiero pomyślałem. Żeby Broken Stopwatch się odpalił i mi spowolnił ten boss rush, no to ja już będę w niebo wzięty po prostu wtedy. No nie ma szans, żebym go przegrał. Dobra, łapki tutaj. Chłe. Jakiś widz mnie rozwalił. Napisał mi komentarz. Czy wy też zauważyliście, że... jeszcze triple shotik, co to za przedmioty tutaj się dzieją? Jakiś widz mnie rozwalił komentarzem. Czy też to zauważyliście, że dźwięk... O kurde. O, dobrze, on padł od razu, bo nawet nie wiedziałem, co on robi. Wiecie co? Czasu mamy na bossarz. Ja pójdę jeszcze do sklepu na tym piętrze. Moglibyśmy oddać nam pieniądze do maszyny. Wracając do tego komentarza od widza. Czy wy też zauważyliście, że śmiech Rywka jest niesamowicie podobny do śmiechu, gdy spadają łapki mamy? I zamyślę, to są te same śmiechy, przecież to jest mój śmiech z moda. Jakby ktoś nie ogarnął. Nie, no teraz te ładowane pociski z tym triple shotem to tutaj robią taką masakrę, że to jest po prostu niesamowite, co my tu dzieje. Co to są za podejścia? No jak takie będą podejścia przez całą serię, to gituwa. Treasure map sobie kupię, oddajmy resztę pieniędzy tutaj. O, jeszcze lakapa dostaliśmy. I 46 coinów w maszynie jest. O, 47 mogłoby być, moja ukochana liczba. A ciebie wysadzę, dawaj coina i...
Super, 47 coinów w maszynie będzie. A my lecimy sobie na walkę z bossem. No i boss rush. 17 minut, no nie wiem, tutaj musiałbym chyba z dwa razy otrzymać obrażenia na walce z matką, powiem wam, żeby mnie wyteleportowało i żebym nie zdążył teraz na boss rush. Naprawdę byłbym w szoku, jakby mi się nie udało. Nie będę nawet odpalał sulfura na walkę z matką. Wydaje mi się, że powinno pójść w miarę łatwo. Co to są za obrażenia w ogóle? Przecież to jest niemożliwe, co my robimy. Dobra, lecimy na boss rush. I jeszcze jest Mark Tirsy. No oczywiście, że biorę. Dobra, używamy tego, używamy Devila, używamy Mark Tirsów. No i teraz się ma. Triple shocik, pozdrawiam. Celowany. I zaraz jeszcze będzie większy laser. No nie no, powiem, że jak na drugie podejście to jest całkiem nieźle. O, miej 20 muszek niebieskich jednocześnie. Odblokowaliśmy Rotten Penny. Jakie to potężne podejście się trafiło. Dobra, zwiększamy dalej obrażenia. Ale ładnie moja postać wygląda. Dobra, dobra. Ja bym Hancika może najpierw pierwszego zabił, bo on chyba będzie większym problemem tutaj. A Little Hornem możemy się zająć teraz. Dzień dobry, panie Potworro. No monstro, powiem wam, że nie mógłbym usunąć moda na Potworro. O, dobra, Eternalowi się trafiają. On się rozpada na troje zamiast na dwoje. Ale nie no, ja mam takie statystyki, że to jeden pies, to nic tu nie zmienią przeciwnicy Eternalowi. A czemu ja nie stoję właśnie tutaj? Nie wiem. Tu powinienem stać, bo tu będę bił teraz dwóch przeciwników naraz przecież. Niech na strzała rozwalam, co tu się dzieje? Jeżeli się nie mylę, hasza trzeba odblokować, więc hasza nawet nie mamy odblokowanego niestety. O, szkoda, bo tu już mógłbym sobie hasza normalnie rozwalić bez problemu w tym podejściu. No nic, mówi się trudno. Ale easy tutaj z frajerami. 20 punktów obrażeń. Tirs 1 i quad shocik. Znaczy triple shocik na sulfurze z Mark Tirsami. Masakra. Jestem ciekaw, jak Mark Tirsy działają bez sulfura, no bo przecież tutaj będę musiał go używać non stop. Dziwnie bardzo działają. Wydaje mi się, że mogą mnie... Aha, im dalej jestem, tym się dłużej ładują. A tu z bliska tak wystrzeliwują od razu jak się da. Ciekawie, strasznie dziwna synergia, ale... Ale okej, zobaczymy jak to tam pójdzie dalej. Łump, jedyneczka. Troszkę obrażeń, nic się nie stało. Mógłbym wytestować tak naprawdę na tym właśnie otrzymywaniu obrażeń, jak to działa, czy... Rzeczywiście... wyteleportuje mnie w tym momencie Cursed Eye, czy jednak to by nie działało. Dobra, no tutaj prosta droga raczej do walki z bossem. Dosyć dużo bomb mam, więc możemy sobie oddać tutaj zdrowie na kolejnym piętrze. Czerwone serduszka wszystkie w tym momencie brać będę oczywiście. Secret Roomik, bez problemu sobie pójdziemy. No i walka z gridem, żaden problem. Dobra, co dzisiaj jest, jak ten odcinek wychodzi? Sobota, to w poniedziałek zrobimy challenge. Poniedziałek będzie na challenge. Tam mówiłem, że piątek challenge, ale poniedziałek niech będzie na challenge, a w środę może rzeczywiście będę robił grid mode'y. Bądź grid mode'a, no niestety też mnie czeka odblokowywanie rzeczy. Nie no, to jest nienormalne, jakie jest mocne to podejście. To jest chore po prostu, co tu się trafia. Co to jest za secret room? Pierwszy raz taki secret room widzę. Chyba z tego moda po prostu nam się trafił taki specjalny secret room. No, nie wiem, jak zobaczyłem 9 żyć na samym początku podejścia, to powiem wam, że już wiedziałem, że będzie dobrze. Nawet przeciwników nie muszę celować, mam przez te muchy kamikadze, które biją. Tyle, że to jest masakra. Sulfura nawet nie będę odpalał, może się Krampus trafi, jeżeli trafiłby się Devil Room. Fajnie, jakby się nie trafił Devil Room. Wiecie co? Czy ja chcę teraz tracić tyle zdrowia? Czy ja jestem w stanie go nie zabić w ogóle? Nie, nie jestem w stanie go nie zabić. Ale nie trafił się Devil Room, super! Czemu super? Bo to znaczy, że na kolejnym piętrze będziemy mieli przejście na Sheol. Dobra, miałem sprawdzić, czy je tu mnie wyteleportuje, ale już trudno. Lecimy sobie dalej. Secret Roomik. No tu sądzę, że może być nawet walka z bossem od razu.
przy mnie. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj była walka z bossem już. Czerwone serducho bierzemy. Dice room. Jakby się trafił na zmianę, to użyłbym czy nie? No nie no, dla beki użyłbym. Więcej temu bym dzięki temu zobaczył. Wszystkie pick-upy w tym pokoju tylko zmienia. No to rzeczywiście nic ciekawego. Zmienimy sobie te znajdźki. I found pills, nic ciekawego. Chociaż nie wiem, czy ta piguła... No Tearsdowna to na pewno nie chcę. Nie wiem, czy ta piguła też by mi nie zwiększyła obrażeń. Chyba nie. Tearsdowna wyrzucę. Weźmy sobie Wiggle Worma. I lecimy w poszukiwaniu walki z bossem. Może jak mi się strasznie, powiem wam, spodobał rework Spelunker Hata. Jak on teraz rzeczywiście pokazuje nam pokoje jeden przed naszym. Na dodatek pokazuje rozmieszczenie Secret Roomów, tak jak pokazywał wcześniej. Na dodatek blokuje pociski przeciwników od góry czasami. No super item się teraz co stało. O właśnie, zapomniałem powiedzieć. Findfolio wychodzi na Repentance podobno, pisaliście mi o tym. To jest mod, z którego korzystaliśmy sobie dawno, dawno temu, ale jest naprawdę jeden z fajniejszych modów tak naprawdę do Isaaca, jakie kiedykolwiek powstały. Utrudnia on jeszcze bardziej grę, więc no tak naprawdę, jak znalazł dla mnie, żebym teraz miał jeszcze trudniejszą grę i jeszcze większe problemy z przeciwnikami. Tylko że on wychodzi, o, zniż 10 kamieni z X-em, Mister Mega sobie odblokowaliśmy. O, serio? Jak tu wbiłem? Dobra, tutaj bezpieczny i lecimy dalej. Solharcik kolejny, super. Co mówiłem? Findfolio. Nie wiem, czy to będę dodawał. Muszę się zastanowić, czy to już nie będzie po prostu za dużo kontentu. Nie pamiętam, czy Findfolio dodawało nowych przeciwników. Bo jeżeli tak, to akurat byłoby... Boże, przeciwników, nowe postacie, bo jeżeli tak, to byłoby trochę kiepsko i starałbym się nie grać nowymi postaciami. Dobra, mamy przejście na Sheol, lecimy sobie na Sheol, zabić szatana. Super, bo dwa podejścia z rzędu. Dobra, super item, Glass Baby, no to bez sensu, tej babyki to chyba tylko i wyłącznie są na granie w koopie, więc to mnie akurat kompletnie nie interesuje. Ale nie, no to podejście z tak OP, że to jest masakra. To mam przecież jeszcze... Okej, dobra, rozumiem, po co tu był przycisk w tym momencie. O nie, o nie, o nie, o nie. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Umarłem tu zaraz. Nie teleportuje mnie. Okej, nie działa ten. Zdrowia, co tu się stało właśnie? Ja już wiem, po co był ten przycisk na środku. Makabra bez tego przecież. Tu jednym przyciskiem się pojawia czterech Little Hornów. No, no na pewno. Co to są za przyciski? Nie, normalny ten Secret Room jest. Dobra, zgarniamy znajdźki. Ja stąd idę, jakimś cudem przeżyłem. Dobra, naładowany mamy item aktywny. O Jezu, cage gruby, co ty robisz? Dwóch przywołujesz zamiast jednego, ale to nic strasznego. Chciałem zobaczyć, co ty robisz. No tu latasz jak zawsze. No, wygląda, powiem wam, strasznie zwyczajnie. Okej. Dwa skoki. Mega mi się podobają te wersje eternalowe. Dobra, zwiększam do standardowych. 33% szans na wersje eternalowe. No i Magdalenka odblokowana, kto by pomyślał. Boże, ile teraz rzeczy odblokowanych. Super. Kto by pomyślał, że... Co by pomyślał? A, już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Mega mi się podobają te wersje eternalowe, bo nie są przesadzone, więc... mówię, ja przyzwyczajony do wersji eternalowych z oryginalnego Isaaca. Mega nie chciałem przesadzić z ilością tych przeciwników. Ale tu widzę, że bez problemu możemy sobie zwiększyć te szanse. Na 33% szans na bossów. Bo nie są wcale tacy straszni. Może jeszcze mam 99 coinów. No nie no, w tym podejściu mam wszystko. To jest masakra. O, zapomniałem, może zacznę na nowo tłumaczyć, co robią itemy, gdy je podnoszę. Chociaż nie wiem, czy jest sens, bo przy każdym itemie jest opis itemu od razu.
ale postaram się tam z tyłu głowy to mieć, żeby rzeczywiście o tych efektach przedmiotów za każdym razem wspominać, gdy je podnoszę. Abi się dos zatkał, o Jezu. O Jezu, przepraszam. Dobra, pan Mega Szatan, żaden problem, mega easy bosik. Ale no to co podejście my to mamy, to jest jakaś po prostu masakra. Ja już się nie mogę doczekać takiego pierwszego podejścia, gdzie rzeczywiście się trafi takie samo gówno. Nie będę miał żadnych itemów i zobaczymy, jak to wtedy pójdzie. No bo jak patrzę na te nasze itemy, to to jest niesamowite, co tu się trafiło. Dobra, kolejny ending, którego nie widziałem ileś lat już. Idena mam odblokowanego, a wydawało mi się zawsze, że to jest ending do Idena. Że on się zamienia w Idena. A inne postaci po prostu. O, już niedługo może The Chest odblokujemy. Coś odblokowaliśmy dodatkowo? Bombaga! Judasa, o, pokonaj szatana, super. Judas, moja ulubiona postać. No dobra, Magdalenka odblokowana, Kane odblokowany, Judas odblokowany, Efcia odblokowana, Samson, Azazel, Lazarus, Iden, dwa tokeny już ma, Lilip jeszcze musimy pokonać, Gridmoda za pomocą Azazela, Apolion musimy pokonać, o Jezu, nawet nie wiem co, Hasza może? Odblokuj poprzez pokonanie Hard Moda Lazarusem bez stracenia życia. Okej, okay, to muszę zapamiętać, jak będę grał Lazarusem. No i Jacob też nie wiadomo co, chyba tam bestie czy coś w tym stylu. No zobaczymy. Spoko, Kane'em już mamy odblokowany Boss Rush, Sheol, no i Serducho Matki, no to nam na każdej postaci praktycznie będziemy mieli odblokowane. Spoko, spoko, wiemy już co odblokować. No i lecimy po kolei, Magdalenką sobie kolejne podejście zagramy, chociaż kolejne podejście, nie licząc streama jutrzejszego, to już będzie raczej challenge. Pitch Black, boże, kiedy ja grałem te challenge, powiem wam, że naprawdę nie pamiętam. Mega fajnie, że mamy teraz moda, który pokazuje od razu, co danym challenge odblokowujemy. Tutaj odblokowujemy runę Hagalas, Yera, Awas i tak dalej, i tak dalej. Card Against Humanity tutaj odblokowujemy. Mega mi się podoba, że rzeczywiście wszystkie te przedmioty tutaj widać. No dobra, kochanie, wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego podejścia. Króciutkie było, bo naprawdę, no, co tu się dzieje z tymi itemami, to jest nienormalne. Mam nadzieję, że podejście wam się spodobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!